Paweł Krasowski witam wszystkich serdecznie z Centrum Informacji Turystycznej. Dziś porozmawiamy z kierownikiem Robertem Wróblem. Witam serdecznie. Witam państwa bardzo serdecznie. I powiemy między innymi o tym, jak Centrum Informacji Turystycznej szykuje się do sezonu turystycznego. Mamy oczywiście takie bieżące działania, które wykonujemy zawsze. To jest e, promocja miasta i regionu w internecie, gdzie zamieszczamy różnego rodzaju informacje o wydarzeniach, e, imprezach, w, które się dzieją w mieście i w regionie, na różnego rodzaju stronach internetowych. Teraz akurat takich bieżących działań e, jesteśmy w trakcie tworzenia e, kalendarza imprez w Powiecie Mrągowskim, czyli po prostu zbieramy wszystkie imprezy, wszystkie terminy imprez, które wydarzą się w Mrągowie i w regionie przez najbliższy rok. Oczywiście to są takie działania bieżące, przygotowujemy się już do sezonu turystycznego i te działania do tego zmierzające są różnorodne. No właśnie, między innymi szykujecie nowe foldery, które pomogą turystom poruszać się po ziemi mrągowskiej. Tak, mamy w planie kilka folderów, kilka ulotek, map również, takie dwie publikacje, którymi zajmujemy się teraz, obecnie. To jest informator turystyczny Ziemi Mrągowskiej. To jest inicjatywa lokalnej organizacji turystycznej Ziemia Mrągowska, gdzie członkowie nasi będą mogli również zareklamować swoje podmioty, swoje atrakcje, swoje obiekty noclegowe. Ta publikacja ukaże się gdzieś w maju. Natomiast rzeczą, którą teraz obecnie się bardzo intensywnie zajmujemy, jest tworzenie katalogu ofert dla turystów rosyjskich. Publikacje zostaną wydane nie po raz pierwszy przez Centrum Informacji Turystycznej. We wcześniejszych latach były już takie materiały. Czy szybko, że tak powiem, schodziły z waszego centrum? Pierwsze takie duże publikacje w informacji turystycznej okazały się w roku 2010. W tym czasie już byliśmy w stanie sami dokonywać składu graficznego tych ulotek, a co ważne, mieliśmy już informacje do tych różnego rodzaju folderów ulotek. Prowadzimy stronę informacji turystycznej, to jest it.mragowo.pl, gdzie w ciągu tych kilku lat zgromadziliśmy już bardzo dużo zdjęć naszego regionu oraz oczywiście bardzo dużo tekstów. Te teksty wykorzystujemy później w naszych publikacjach. Od roku 2010 co roku wydajemy kilkanaście a nawet więcej różnego rodzaju ulotek i folderów. W roku 2013 planujemy poza tymi dwoma, o których już wspomniałem. No i tutaj wypada wspomnieć, że ten katalog ofert dla turystów rosyjskich, on musi być wydany do końca marca, czyli tutaj ten czas jest bardzo krótki. Musi być wydany do końca marca, ponieważ ta publikacja jest planowana, prezentacja tej publikacji jest planowana na targach turystycznych w Kaliningradzie, które są już w połowie kwietnia. I oczywiście też takie standardowe foldery, ulotki, jak na przykład plan Brągowa, zarówno w języku niemieckim, w języku polskim również, który jest do nas do dostania. Także rozdajemy ten plan obiektom noclegowym, które do nas przychodzą i oddają nam materiały swoje promocyjne. Plan Mikołajek również w zeszłym roku po raz pierwszy go zrobiliśmy. Cieszył się ogromnym zainteresowaniem, więc w tym roku również będziemy wydawać taki plan, plan Mikołajek. Ale nie tylko, bo w przeciągu, no, myślę, że półtora miesiąca powinna się ukazać również publikacja drugi raz wyznawiana, czyli informator turystyczny, ale turystyki aktywnej. Oprócz publikacji, które, które ukażą się przed sezonem, będziecie zapraszać turystów i mieszkańców Prągowa na ciekawe imprezy organizowane właśnie przez Centrum Informacji Turystycznej? Tak, Informacja Turystyczna w Brągowie, jak i lokalna organizacja turystyczna, jesteśmy. Można powiedzieć, chyba jedynymi w naszym regionie takimi organizatorami imprez e, krajuznawczych Od roku 2008 e, tych imprez krajuznawczych organizujemy coraz więcej i też one są różnego rodzaju. E, taka najbardziej znana, myślę, że wśród mieszkańców, e, impreza to jest zwiedzanie miasta brągowa z przewodnikiem turystycznym, i również w tym roku, tak samo jak i w zeszłym roku, będzie to podczas majówki, 1 maja, dokładnie rzecz biorąc. E, to już myślę, że nie zdradzę wielkiej tajemnicy. Zrobimy w tym roku zwiedzanie troszkę inaczej niż dotychczas. Po raz czwarty czy piąty w tym roku impreza odbędzie się od ratusza. Do Urzędu Miasta, czyli zwiedzamy całkiem inny region brągowa niż, niż dotychczas co to się działo, ale nie tylko. W planie mamy również wycieczki krajoznawcze, typu wycieczki piesze. Na przykład planujemy zwiedzić Czerwony Szlak Turystyczny, który jest z marcinkowa do polskiej wsi, wycieczka krajoznawcza do Mikołajek, chociażby rowerowa. Podczas majówki, połączona ze zwiedzaniem Mikołajek i masa innych takich, taką dosyć dużą imprezą, którą organizujemy już po raz czwarty, jest spływka jako Rzeką Dajną. W tym roku na ten spływ udało nam się uzyskać dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, więc myślę, że ten spływ będzie największy, jeśli chodzi o liczbę uczestników do tej pory organizowanych. Czego można życzyć przed nadchodzącym sezonem turystycznym? No, przed najbliższym sezonem turystycznym trzeba życzyć sobie chyba wszystkim e, turystów. E, trudno powiedzieć, jak ten sezon turystyczny będzie w tym roku tak naprawdę e, wyglądam. Od kilku lat e, nie można dobrze przewidzieć, jak sezon turystyczny będzie się układał. To są wiele, to jest wiele czynników, które mają wpływ na, na to, czy będzie u nas więcej turystów, mniej, czy będzie ich tak samo chociażby pogoda, jeden z głównych czynników w naszym regionie to jest pogoda, gdzie turyści, jeżeli jest pochmurne, burzowe lato, no, nie mają specjalnie wielu atrakcji, które mogą zwiedzać. Więc liczyłbym, życzyłbym nam, gestorom, ale także mieszkańcom dobrej pogody i udanego lata. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.